Jeśli pokonało cię przeziębienie, to nie musisz być wobec niego całkiem bezradny lub sięgać po chemiczne, apteczne środki. Syrop z buraków, bo o nim mowa, jest znakomitym antidotum na kaszel i chrypkę. Mało tego, wzmacnia odporność i mobilizuje organizm do walki z infekcją. Przygotujesz go bez trudu, co w sytuacji osłabienia chorobą jest nie lada zaletą. I ma jeszcze jedną, jest całkiem smaczny. Jego receptura jest bardzo stara. A syrop jest bezpieczny i skuteczny także dla dzieci. Przepisów na syrop z buraka jest kilka. Wszystkie są proste i równie skuteczne. Wybierz najlepszy dla siebie. Syrop złagodzi kaszel, ułatwi odkrztuszanie, złagodzi ból gardła, zmniejszy chrypkę, ułatwia oddychanie, a przy tym odkwasza organizm i działa przeciwzapalnie. Poznaj aż 3 przepisy na syrop z buraka i sprawdź, który będzie najlepszy dla ciebie. Pierwszego zetrzyj buraka na tarce i gotuj go przez pół godziny. Po przestudzeniu dodaj tyle łyżek miodu, ile buraków. Do mikstury możesz dodać trochę soku z cytryny lub pomarańczy. Drugiego dużego buraka należy lekko wydrążyć i posypać cukrem lub polać miodem. Po pewnym czasie warzywo samoistnie zacznie puszczać sok, który od razu jest gotowym syropem. Trzeciego wyciśnij sok z buraka za pomocą wyciskarki lub sokowirówki i pomdrugeszaj z miodem w proporcjach pół na pół. Syrop z buraka należy przechowywać w lodówce. Pamiętaj jednak, że nie za długo. Świeży sok jest najskuteczniejszy, dlatego nie warto robić dużych zapasów.